Wczoraj funkcjonariusze z 2 Komisariatu Policji w Gorzowie zakończyli sprawę nieletnich, których zatrzymano w związku z włamaniem do jednej z działkowych altan. Przypomnę, 9 sierpnia dyżurny otrzymał informację o podejrzanych mężczyznach kręcących się na terenie ogródków działkowych przy ulicy Kasprzaka. W tamtym okresie mieliśmy dużo zgłoszeń kradzieży, w związku z czym na miejsce wysłano patrol policji. W wyniku podjętej interwencji policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 3 sprawców kradzieży z włamaniem do jednej z altanek. W momencie zatrzymania włamywacze wynosili kosiarki i elementy oświetlenia. 4 z nich zatrzymano następnego dnia. Sprawcami okazali się młodzi mężczyźni, mieszkańcy Gorzowa w wieku od 15 do 17 lat. W trakcie przesłuchania dwoje z nich, Łukasz P. oraz Łukasz G., przyznali się do szeregu innych kradzieży dokonywanych na terenach działkowych. W toku przeprowadzonego postępowania policjanci zebrali materiał, który pozwolił na przedstawienie kolejnych 17 zarzutów. Łączna kwota strat poniesionych przez okradzionych działkowiczów to prawie 6 tysięcy złotych. Łupem złodziei padły głównie pieniądze, które młodzieńcy pod nieuwagę właścicieli kradli z otwartych altan. Teraz za swoje czyny młodzi sprawcy odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich. I to sąd zadecyduje o wysokości kary dla nieletnich włamywaczy.